Dzień dobry Państwu, otwieram posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Zajmiemy się procedowaniem uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. To jest projekt numer 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem dzierżawy nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Wierzbica w trybie przetargu nieograniczonego. Projekty od 7 numeru do 18. Następny punkt to będzie uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu określającego stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy szczegółowych osób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowej, godziny doraźnych zastępstw. To jest projekt numer 19. Następnym punktem to będzie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 10 przy ulicy Ignacego Krasickiego w Wierzbicy na czas oznaczony powyżej 3 lat, projekt numer 20. Kolejnym, ostatnim punktem to będzie uchwała w sprawie wyrażenia zgody stanowiska co do oddania użyczenie pomieszczeń w stanie surowym położonym na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Kościuszki 73 wschodnie skrzydło budynku Urzędu Gminy, projekt numer 21. Witam Panią Ogorzałek i poproszę o przedstawienie, zreferowanie tego projektu czy projektów, które tu są w Pani zakresie. I może tak po kolei, to jest projekt numer 6, tak? To jest bezprzetargowy, tak? Sprzedaż. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. Tak. Gmina Wierzbica w drodze rozliczenia otrzymała w spadku, że tak powiem, udział w 120 nieruchomości położonej z radą oznaczonej działkami 24-25 o łącznej powierzchni 913 metrów kwadratowych. I ponieważ pozostały udziałowiec tych działek dwóch, wiadomo, mający największy udział, jeszcze Skarb Państwa ma 220, ale pozostały udział mają osoby fizyczne, zwrócili się z wnioskiem o sprzedanie udziału gminy. Nieruchomość jest położona przy ulicy Rzewskiej. Dałam tam do uchwały taki plan. Przysługuje im, ponieważ są współwłaścicielami tej nieruchomości według przepisów gospodarki o nieruchomości, ustawy o gospodarce nieruchomościami, i przysługuje im prawo w trybie bezprzetargowym sprzedaż. Nikomu innemu nie możemy sprzedać. Przepraszam Panie Przewodniczący, co to projekt jest teraz? Projekt numer 6. To jest projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej. I z tego, co tutaj Pani mówi, to my tylko w takiej drodze po prostu możemy się... Tylko i wyłącznie. O tym mówi ustawa o... ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami. Tam jest powaga. 37 ustęp 2 punkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, tak? Tak. I pisze tak, może Państwa przeczytam. Przepis ten stanowi, że nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości. To jest ten przepis, tak? Za cenę oczywiście wyszacowano, że to znaczy. A mniej więcej wiadomo, jakie ona to może oscylować? No, gdzieś około 6 tysięcy. A jaka to jest powierzchnia? 1,60913 trzeba by podzielić. Czy jakieś pytania odnośnie tego projektu uchwały mają Panowie Radni? Nie. Pan Sławku?
Na chwilę obecną nie mam. Dobrze, to może przejdziemy do kolejnej, bo może tak omówimy, mamy tutaj panią inspektor, a później przejdziemy do odniesienia się do głosowania i tak dalej. Taki proponuję porządek. I to jest tak, bo żeby pani tutaj czasu nie zabierać i nie trzymać po prostu jego słowa. Kolejny projekt uchwały to jest numer 7, sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność gminy Wierzbica w trybie przetargu nieograniczonego. I tutaj pani inspektor, co pani może powiedzieć na temat? Może ogólnie, bo to są wszystkie te pozostałe. A, bo to mamy od 7 do 18. Tak, tych organizacji przetargu nieograniczonego na dzierżawę. Ponieważ rada sprzedaż odrzuciła tę uchwałę, więc teraz dzierżawę oddaję na okres 5 lat. Może wytłumaczę, dlaczego na okres 5 lat. Właśnie, no, zawsze dlatego, że są przy, jakby, no, przy, jak mówię, słowa, trzy powody, o właśnie, trzy powody. Pierwszy, że na, inaczej nie byłyby tutaj przedmiotem te uchwały gdyby na 3 lata, to nie ma powodu, żeby to było procedowane na sesji, bo ustawa o tym mówi. Do 3 lat to wójt może podjąć taką decyzję. Oczywiście. Dlaczego na 5 lat? Drugi powód. Dlatego, że gdy rolnik wejdzie, my nie wiemy, kto wygra przetarg, bo muszą się najpierw te istniejące zakończyć, żeby ogłaszać przetarg. A niektóre trwają, niektóre się zakończyły już. Większość trwa, że tak powiem. Dlaczego na 5 lat? Dlatego, że jak wejdzie ktoś na, wygra przetarg, wejdzie na ziemię, wiadomo, że musi tą ziemię uprawić sobie. Każdy, kto opuszcza, no to tam najmniejsze nakłady wnosi na tą działkę, więc zanim on sobie znaboży, no nie wiem, doprowadzi do kultury rolnej, doprowadzi. Na pewno te 2 lata upłynie. I co w 3 roku może uzyska właściwy plon i trzeba od razu schodzić, bo raczej nie przedłużane są z tego wynika, rada nie przedłuża. No to się następny ogłosi przetarg. Mija się z celem. Mija się z celem. A trzeci jeszcze powód to, że niektóre osoby jak gdyby wstępują w programy. Programy unijne, to też pewnie jest. To właśnie jest tam na 5 lat. 50 lat. Trzeba być minimum. Ilość ziemi. Dlatego na 5 lat. No bardzo dobrze, bo tutaj słusznie pani mówi, ktoś 2 lata przygotowuje, tak, żeby miał plony 3 lata, jak należy. Ja powiem, że to są raczej no, takie liste gleby 5, 6, tam wyjątkowo jest słabe klasy ziemi. Słabe, wygląda się słabe klasy. Dlatego no, na 5 lat. Czy jakieś pytania panowie radni? No nie, no tu wyjaśniła pani bardzo dobrze. Każda jedna uchwała jest tam w uzasadnieniu napisane, że kończy się w tym roku, bo tam większość się kończy w tym roku. Jedna, bardzo, druga w kwietniu, inne tam w październiku. I już jest uchwała, że skończy się ta umowa, będą przetargi. A tam chyba 2, o ile dobrze pamiętam, że się zakończyły, no to też po zamówieniu. Znaczy tam, że wygasły z końcem roku tam proszę? Że do grudnia tam któregoś. A to część właśnie też jeszcze tak. Bo ja czytałam te uzasadnienia, tak. Kilka właśnie, że myśmy rozwiązali, wypowiedzieli te umowy dzierżawy, ponieważ żeby ujednolicić tam nie był poprzedniczka moja. Napisała taką umowę, że do czasu trwałego rozdysponowania nie może być taki zapis w umowie dzierżawy. Musi być konkretnie data od do, żeby było każdy wiedział na czym stoi. I dlatego tamte rozwiązaliśmy i te są też do przetargu. No dobrze, to jeżeli nie wiem, panowie. Nie no, pani wyjaśniła i to bardzo dobrze, że właśnie jest. Pani jeszcze pan chce coś dopowiedzieć, coś zapytać? Nie. No to wszystko.
ogłoszę 5 minut przerwy, zaproszę panią Teresę Łyżwę do kolejnej uchwały i wznowimy posiedzenie. Ogłaszam 5 minut przerwy.